kwestią były badania genetyczne. Najpierw zaczęto przeszczepiać ludziom geny odporne na złośliwe komórki. Wszystko to miało służyć ludzkości. Następnie manipulowano doborem płci, koloru oczu, wzrostem, a nawet inteligencją. Genetyka stała się pilnie strzeżoną tajemnicą. Produkowano atletów, zgrabne dziewczęta, ludzi niebieskich, zielonych, pomarańczowych, w zależności od użytych enzymów. Rządzący wybierali geny tak, aby zagwarantować swym potomkom wspaniałe i długie życie. Tworzono dynastię elit, których następcy mogli rządzić nieskończoność, ale jak każdy sekret, i to w końcu wyszło na jaw, ludzie zbuntowali się. Wówczas rządzący, chcąc zachować przywileje, zaczęli rozgłaszać, że całe zło to wina innych, wrogów. Bardzo szybko zaczęli wciskać guziki. Mówię tu o Wielkiej Wojnie w 2183 roku. Ja byłem wówczas gdzieś w kosmosie, w stanie hibernacji. W roku 2200 Ziemia nie była spokojną planetą. Powrócono do średniowiecznych praktyk, kiedy to dominowało prawo silniejszego. Ale nadchodziła epoka trzeciego odrodzenia. Znacie jej odsłonę grecką? Perykles, Sokrates, Protagoras, człowiek miarą jest wszechrzeczy. 2000 lat później Quattrocento, Da Vinci, Buonarroti, jak oni go nazywali, a tak Michał Anioł. W 25 wieku, 1000 lat później, nadeszła epoka trzeciego odrodzenia. Człowiek przestał być przedmiotem manipulacji. Miał niezbywalne prawo do szczęścia. Wojna pociągała za sobą szalone wydatki. Stała się czymś zakazanym. Zużywanie bogactw naturalnych było ściśle kontrolowane. Wybrano jeden rząd dla całej planety. Nie zapomniano również, że pewne technologie mogą wywołać wojnę. Zaczęto porozumiewać się z cywilizacjami pozaziemskimi. Odkryto Omegę i pierwszych sojuszników w Konfederacji. Ustalono ścisłe zasady, zakaz rabowania innych planet. Z niezamieszkanych światów nasze statki towarowe transportowały jedynie metale i wodę. Wodę? Tak, wodę. Nie było jej wówczas zbyt wiele. I odtąd wszystko jest w porządku? Niestety, to nie takie proste. Ziemia miała jeszcze wiele innych problemów. Jeden z nich był ściśle informatyczny. Informatyka była obecna w naszym życiu, rzekłbym nawet, że za bardzo. Witaj 7312. Twoja wydajność w zeszłym tygodniu wyniosła 17% poniżej normy. Być może, ale to dlatego, że w zeszłym tygodniu nie pracowałem, byłem chory. Jeśli nie nadrobisz strat, wszystkie usługi, racje żywności, ubiór i rozrywka zostaną zredukowane o 17%. To chyba logiczne. Z żalem informujemy, że liczba ślubów osiągnęła krytyczny pułap 7,8%. Oczekujemy, że powrót do normy nastąpi za 7 miesięcy i 14 dni. Prosimy zacząć składać wnioski. Komputery regulowały wszystko. Narodziny, zgony i śluby, aż do chwili, kiedy pewnego dnia ludzie mieli tego dość. Na to nie zgodzimy! Nie liczcie na to! Kolejną sprawą, być może jeszcze bardziej poważną, była kwestia klimatu. Od pewnego czasu potrafiliśmy regulować pogodę za pomocą satelitów. Wywoływaliśmy burze, deszcz, grad czy słońce. Pewnego dnia grupa północna, czyli rządzący, chcieli dać nauczkę grupie południowej, będącej w opozycji. Postanowili pozbawić ich światła słonecznego i deszczu. Ale Ziemia jest małą planetą i jej system ekologiczny stanowi całość. Wywołało to wiele katastrof i zdecydowano odebrać tym szarlatanom kontrolę nad satelitami. To była dla nas niestety niezła nauczka. Zrozumieliśmy, że to nie jest zabawa. Wydaje mi się, mistrzu, że zawsze znajdą się szaleńcy marzący o wojnach i podbojach. Szaleńcy, nie możemy...